Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jak powiedziałem w następnym materiale, w końcu zajmiemy się Mausem i jest tutaj, czeka prawie te 200 ton stali. No obecnie waży mniej, bo jak widać trochę wózki są wybrakowane, nie ma żadnej gąsienicy. Wnętrze jeszcze trzeba będzie sobie uzupełnić. I nie wiem jeszcze jaki tam pojazd wybraliście w komentarzach, ponieważ nagrywam ten film od razu po nagraniu poprzedniego. Tamten jeszcze mi się nie wrzucił, przy okazji jeszcze kurde czekam na pobranie War Thundera, więc nie mam innego wyboru niż odpalenie jakiegoś gry singlowej i po prostu nagranie jej, ale to jednocześnie dobrze. Zajmiemy się tą kurde wielką bestią, tu można sobie... Mówię, w ten sposób będzie można... O! Zobaczyć, jest kilka pocisków, uzupełnię mu wszystkie pociski, bo w BTG-u zapomniałem te pociski dać, ale Maus już idzie do muzeum, więc on musi mieć wszystko, widać jakie to jest wielkie. Przetestujemy go również sobie na poligonie, jak on tu pracuje. No tylko, że zobaczymy się za naprawdę, naprawdę długo, bo ja to wszystko muszę z niego wyjąć. Wszystko wyjąć, wyczyścić, a potem zamontować ponownie. No dobrze, a więc oto jak prezentuje się Maus, całkowicie pozbawiony wszystkich części, jedynie co zostało to tak naprawdę skorupa. Jeszcze tam mamy obudowę silnika i zarazem wieża, ale wygląda zdecydowanie gorzej niż w kubince. W kubince ma znacznie więcej części zewnętrznych i przynajmniej jedną jakby stronę z wózkami, kołami i trochę, no trochę gąsienicy tam w zasadzie też ma. Ale widać jak tu jest pusto, jak biednie. Mogę w zasadzie zrobić jeszcze taką jedną rzecz, że zdemontujemy wieżę. Założymy ją ponownie i widać jaka tutaj jest przestrzeń, jak dużo tego miejsca. W momencie kiedy nie ma działa ani reszty rzeczy. No ale dobra, demontujemy, nie tam posadziłem te wieże. Tu dajemy wieżę i dajemy blok silnika. Tutaj proszę, widać jaki ten pierścień wieży jest ogromny. To jeszcze taka płyta jest, której się nie da zdemontować. Dobra, to sobie na razie odsunę. Musimy najpierw wyczyścić ten cały kadłub. Zastanawiam się, na jaki kolor pomalujemy Mausa i chyba wezmę moje ulubione malowanie niemieckie, czyli plamy. Co prawda Maus był tylko szary i miał, jeśli dobrze pamiętam, na czerwono narysowany sierp i młot. Po to, żeby zmylić Rosjan, że jakby się dowiedzieli, że Niemcy tak naprawdę nie pracują nad nowym czołgiem, tylko że zdobyli jakiś rosyjski prototyp. To co, pierścień wieży jest jako oddzielny element? Nie, on po prostu tak jest dziwnie pomalowany, okej. I jeszcze blok silnika. Oj, najwięcej będziemy mieli problemu z silnikiem, bo widziałem jak on jest skomplikowany. Jest to prawda mały, ale ma naprawdę dużo tych części. I zarazem z kołami. Więc na początek chyba zajmiemy się wieżą, bo tutaj trzeba najmniej elementów zamontować. Ale widać to ogromne jarzmo. Porządnie przykręcone. 128, 75. Tutaj mamy rolki, żeby ta cała wieża mogła się obrócić. Nie wiem ile oddzielnie waży wieża i kadłub, ale ta bestia waży od 190 do 200 ton. Niby jest podawane, że waży 189 ton, ale nie zapomnijmy, że w kubince stoi maszyna całkowicie pusta, pozbawiona większości rzeczy. Paliwa, amunicji. No i połowy komponentów. Przy okazji tutaj mamy, o, otwory na pistolet maszynowy. Tak, tutaj można było wstawić lufę karabinu maszynowego. MG chyba 34 był. W zasadzie MG 34 były zawsze montowane. Tutaj wyrzucano zbędne pociski, chociaż czasami chyba też przez to miejsce je wkładano. To różnie. Bo niekiedy wkładano pociski do czołgów przez normalne włazy albo przez te włazy z tyłu. Tutaj mamy moździerz, który strzela pociskami dymnymi. Chyba też mógł strzelać pociskami odłamkowymi, do końca nie pamiętam. Pojemnik na amunicję. Nie, ja chcę na razie tutaj ten element zamontować, ale nie mogę, więc
Przenieśmy się do środka wieży, na miejsce działu nowego. Tutaj osłona armaty, elementy zamka. I już ten zamek zasłonił nam połowę pola widzenia. Tutaj widzę, że jeszcze trzeba będzie pojemniki i tak dalej. W zasadzie... Kurde, tak się nie da. Bo chciałem, kurde, z tej perspektywy. O, dobra. Jest jak chciałem. Na razie ten jeden pojemnik zamontuję, bo chcę się przełączać. Jednak w ten sposób będzie lepiej. Więcej widać. Usunę kompresora powietrza. Tutaj jakiś mechanizm wentylacji mamy. Taka zaleta, że możemy poznać wnętrze mouse'a, bo nawet jak pojedzie się do kubinki, no to do wnętrza nie można normalnie wejść, a zarazem, jak mówiłem wcześniej, ledwo co tam jest. I też mamy wyjaśnienie, dlaczego tak, no trochę trzeba było czekać na mouse'a u mnie na kanale. Odpowiedź jest bardzo prosta. W momencie, kiedy chciałem się wziąć za mouse'a, okazało się, że mają problem z prawami do wnętrza modelu i musiał zostać usunięty i całkowicie był puściutki, nic nie miał. Była... No były tylko zewnętrzne elementy i to wszystko. Reszta w środku była pusta, nawet tylko był blok silnika. To była masakra, ile na to musiałem czekać. A później uznałem, że jak już jest nowe DLC zapowiedziane i będzie niedługo, no to korzystniej będzie mieć większy wybór tych maszyn. A teraz zapowiedzieli kolejne DLC. Na razie chciałbym, żeby naprawili te pojazdy z obecnego. W zasadzie to póki co wiadome. Pisa i Hellcata. Mnie, jak to się nazywa? Mechanizm podnoszenia wieży. Okej, to chyba chodzi po prostu o sam obrót. Cóż, wieża waży sporo. Ja to uwielbiam mouse'a, ale tylko w grach komputerowych, bo w rzeczywistości, no wiadomo, to jest porażka. Za dużo pali, zbyt skomplikowany. Za duży przede wszystkim. Jak ja na przykład miałbym konstruować czołg, to bardziej bym celował w coś podobnego do S100, tylko jeszcze mniejszego bym zrobił. Przede wszystkim wieża to też ogromna przesada. Rosjanie jakoś byli w stanie zrobić, to prawda, niewygodne wieże, ciasne. Woziło się tam mało amunicji i były niekiedy problemy z ładowaniem, ale mieściły się 122. A w przypadku Niemców to zmieścili do najmniejszej wieży, w zasadzie do przedziału bojowego, no to w Jagdgegerze. To jest u nich najmniejsza konstrukcja, w jakiej zamontowano 128 i jeszcze Emile. Ale... no w zasadzie Emil był trochę bardziej wydłużony i otwarty. Więc trochę jest różnica. Peryskop zamontowany. W zasadzie mocowanie włazu, okej. Najwięcej zabawy będzie z tymi wieży z pojemnikami. Tu trzeba wentylatory. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba tutaj jeszcze jakiegoś małego elementu brakuje. Tutaj mi coś brakuje przy zamku. Właśnie, 75 bym nie zamontował. Dobra, chyba zostały tylko te elementy z tyłu. Tu w zasadzie jeszcze jest jeden wentylator. Tylko najpierw muszę to przykręcić. Dobra, wentylator zamontowany. Teraz czas poprzykręcać pojemniki. Jak dobrze pamiętam, to tutaj znajdowała się amunicja do 75.
a bardziej w kadłubie. Znaczy w kadłubie też jest do 75, ale po obecnie mojej prawej stronie była do 128. I chyba też prawa część wieży z mojej obecnej perspektywy, to tam również znajdowała się amunicja do 128. Zaraz sobie zobaczymy. Znaczy nie zaraz, bo najpierw trzeba będzie skończyć cały czołg, dopiero później zajmiemy się montowaniem całej amunicji do wnętrza. Może ty mi najpierw na górze się zajmę? Tak mnie teraz zastanawia z innej beczki, skoro dali Little Willy'ego, Vickersa, Panzer dwójkę, to... Czy nie wiem, dadzą tutaj kiedyś może 7 TP i TKS-a, taki smaczek polski? Byłoby naprawdę fajnie składać takie pojazdy. Dobra, czy wieża już jest cała? Nie, czegoś brakuje wewnątrz. O, tego nie zobaczę... Tak, muszę wyjść. Tutaj czegoś brakuje... W tym miejscu. Sekunda... Gdzieś to kurde widziałem. Gdzieś tu brakowało jednego elementu. Nie mogę wypatrzeć, czego brakuje w wieży. Okej, na zewnątrz jest w pełni zrobiona, to pójdziemy na skróty. Wieża zewnętrznie... Tutaj brakuje, no, wiedziałem, że czegoś takiego małego może brakować. No i dobra, wieża jest w pełni zrobiona. Teraz pora na silnik. Najpierw zajmiemy się silnikiem. Silnikiem zrobię, że zamontuję te elementy, które nie powtarzają się i zrobimy sobie tak jak z zawieszeniem, czyli jedną część silnika chyba zrobię na... No, w normalny sposób, drugą na przyspieszeniu, bo jednak to jest trochę spore. Tu jeszcze muszę te elementy zamontować, koła zębate. Chyba tu nie brakuje. Tutaj na razie... Tutaj na razie te korbowody, a zarazem tłoki zamontuję na szybko. Bardziej mi chodzi o te mniejsze elementy związane ze świecami. Tego będzie dużo. Chyba, że się okaże, że Maus będzie miał silnik zbugowany, bo... Chwilę tu... A nie, dobra, pojawiło się. O tym mówię. To nam zajmie dużo czasu. Więc najpierw zajmę się tutaj tą jedną stroną. Musimy zamontować po każdej świecy po kolei. Tutaj teraz te sprężyny. W tym jest kurde problem. I to jeszcze nie koniec małych elementów, bo tu mamy kolejne malutkie elemenciki do montowania.
Spodziewałem się, że poprzedni silnik BT-7 wydaje się dość mocno skomplikowany. Nie, silnik Mausia jest jeszcze bardziej. Jakby twórcom kiedyś przyszło do głowy, żeby zrobić DLC w postaci zimnowojennego sprzętu, to ja wolę jednak nie wiedzieć, jak dużo trzeba poświęcić czasu na zmontowanie na przykładzie takiego silnika. O, turbiny gazowej, wypadło mi to słowo, z Abramsa. No i dobra, ten element już to zrobimy sobie na przyspieszeniu, bo trochę tego jest. Dobra, w końcu skończone, jedynie tutaj jeszcze takie elementy zostały, ale to już te większe, to najłatwiej się montuje. No ale ten silnik jest trochę ogromny. Dobra, czy wszystko? Tak, silnik zrobiony na 100%. Czas na podwozie, tylko że... Dobra, gąsienicę najpierw tutaj zamontuję. Może zamontuję sobie te zewnętrzne elementy. Tam jeszcze, kurde, powinienem korek zamontować. Mogę tak? O, mogę. To tu damy. Nakrętka. I dobra, bierzemy się za tę stronę. Zaleta taka, że tutaj jest mało kręcenia, raczej przykręcania tych śrub. Ale jest za to więcej trochę innych elementów. Teraz trzeba te specjalne wózki, które zostały zaprojektowane specjalnie pod Mausa. Z nimi jest taka zaleta, że tutaj nic nie trzeba przykręcać. Ile nam tych wózków jeszcze zostało? To chyba przedostatni. To tu jeszcze będzie koło napinające. Akurat koło napinające to jest bardzo łatwe do zamontowania. No my od razu zamontujmy gąsienicę. Ja już o tym raz wspominałem, że żeby zamontować tę gąsienicę, bo nie wiem, czy w taki sposób to się dałoby, ale Maus miał takie specjalne, jakby to powiedzieć, podnośniki, coś w tym stylu, za pomocą których podnosiło się przód bądź tył i dało się w ten sposób naprawić zawieszenie czy też zamontować gąsienicę. I dało się to tylko zrobić po jednej stronie, czyli tylko może być przód podniesiony albo tylko tył podniesiony, jeśli dobrze pamiętam. W sumie to wam, jak znajdę zdjęcie, to pokażę. I no naprawdę, to zostało też zrobione specjalnie pod Mausa. Sporo rzeczy zostało zrobionych specjalnie pod Mausa. No dobra, to już w takim razie na przyspieszeniu zrobimy.
Dobra, w końcu gąsienice są zamontowane na tym potworze. Pora zająć się wnętrzem, tylko tu najpierw może zamontujemy pozostałe elementy odnośnie przekładni. Tylko nie wiem, czy to po prostu do środka nie wejdziemy. Przy okazji taka jeszcze jedna ciekawostka, co raczej większość osób, co zna Mausa, o tym wie, że Maus jest tak ciężkim czołgiem, że nie jest po prostu w stanie przejechać przez żaden most, dlatego też Niemcy, niespecjalnie dla niego, to od razu podkreślę, bo używali to już w czołgach Panzer 3, 4, Tygrysie 1, Panterze i dużej części Tygrysów 2, opracowali system brodzenia, czyli że czołg może jechać pod wodą, ale musi mieć oczywiście taką specjalną, nazwijmy to tubę, która jednocześnie musi dostarczać powietrze, jednocześnie spaliny i tym podobne są odsysane na zewnątrz i dowódca w tej tubie może siedzieć i obserwować całe pole w trakcie przejazdu. I trochę jest to źle powiedziane odnośnie Mausa, bo jest powiedziane, Amerykanie tak głównie powiedzieli, że Maus potrzebuje drugiego Mausa, żeby mógł przejechać pod wodą, drugi zasila pierwszego jadącego pod wodą, a potem odwrotnie, pierwszy zasila drugiego, co jest nieprawdą, no bo poprzednie niemieckie czołgi nie potrzebowały tego, nawet taka ciekawostka, czytałem o tym. Tylko kurwa zapomniałem gdzie i no to jedna z niby z takich tajnych, szalonych niemieckich operacji. Niemcy chcieli w ten sposób za pomocą czołgów popłynąć jak okrętami podwodnymi do Anglii. Ale paru dowódców trzasnęło się w łeb i powiedziało, że to jest najbardziej chory pomysł, jaki tylko przyszedł kiedykolwiek niemieckim dowódcom do głowy. No więc aż tak kombinowali. Będę musiał sobie aż to poszukać, bo pamiętam chyba, w której to książce miałem. Kurde, nie tą płytę najpierw chciałem, ale dobra, skoro ona już się tutaj montuje, bo chciałem dalszy element przekładni. Dobra, tu mamy generator. Tymi płytami zaraz się zajmę, bo one nam tutaj wszystko zasłonią. Gdzieś kiedyś też słyszałem, nie ma niestety książki od Mausie, ciężko jest w Polsce znaleźć książkę o Mausie, ale mam jedną na oku, problem w tym, że w obecnym czasie jest strasznie ciężko takie książki. No to wracając, słyszałem, że Maus ma silnik z U-Bota i patrząc na te przekładnie, trochę się mogę nie dziwić, ale patrząc na to, że ten silnik jest taki trochę mały, trochę mnie to dziwi. To nie znaczy, że może tak nie być. To jak co, ale Amerykanie przestawiali silniki samolotowe do swoich czołgów. Potem robili hybrydy, czyli na przykład 5 silników. Nie wiem, kurde, czy to był Rolls-Royce, czy to nie jest czasem samolotowy. Albo... Nie wiem, silniki Forda? Nie, to chyba nie. Ale ogólnie 5 silników z samochodów montowali w jeden wielki hybrydowy i stawiali do Shermanów. Można? Można. Więc jakby Niemcy mieli zastosować silnik z okrętu, to też jest to sensowne rozwiązanie, jeśli działa. Chociaż w zasadzie w okręcie to one na pewno były już długo testowane, nie będzie raczej problemów z awariami. No, okręt jest znacznie cięższy, więc taki silnik łatwiej jest w stanie rozpędzić taką maszynę, powiedzmy, wprawić ją w ruch, bo wiadomo, wiele niemieckich silników miało... Nie, ogólnie, niewiele niemieckich, ogólnie silniki w wielu państwach w czołgach miały taki problem, że nie wytrzymywały i potrafiły się zapalić. Zresztą u Niemców to najczęściej mówi się o tym, że się paliły, a u innych jest trochę to wyciszone bardziej. Dobra, tutaj te nakrętki. Czego mi tu jeszcze brakuje po tej stronie? A tu będę wentylatory musiał jeszcze zamontować.
A ten przedział napędowy w Mausie jest ogromny. Dobra, od razu zamontuję tą płytę, bo ona mi tutaj trochę zasłania. No kurde. Dobra, tu jeszcze muszę te elementy zamontować. Tą płytą zaraz się zajmę, tutaj zbiornik, anteną zaraz się zajmę. Od razu kolejne światełko. Szkoda, że mouse nie ma klaksona. Czołg bez klaksona dla mnie to stracony dużo. Czołg bez klaksona to dla mnie stracony czołg. Dobra, od razu antenę sobie przykręcimy. Chyba trzeba będzie przykręcać. Dokładnie. W sumie zastanawiam się, dlaczego Porsche postanowił zamontować napęd z przodu czołgu, skoro jego pierwsze dwa czy trzy to były czołgi. Chodzi mi o dwa prototypy skierowane do Tygrysa Porsche, a potem VK4501P. Miały silnik całkowicie z tyłu i to było najlepsze rozwiązanie. No ponieważ no, jakiekolwiek trafienie z dużego działa, załóżmy amunicji odłamkowej, no, może doprowadzić do uszkodzenia silnika, podpalenia i tak dalej. Ci co grają w War Thundera bardzo dobrze to znają. Dobra, tutaj na razie sobie to ukryjmy. Czy coś tu jeszcze jest? Tak, mamy tutaj takie jedne zbiorniki. Najgorzej, że tej płyty nie da się normalnie podnieść. A przydałoby się. Dobra. Tu są zbiorniki, to je od razu zamontuję. I w środku chyba wszystko po tej stronie. Jeszcze nakrętki. Zapomniałbym. Często o tym zapominam. Dobra, osłona wentylatora i tutaj jest dużo przykręcania. Dobra, zostały jeszcze tutaj dwie płyty i potem musimy zamontować cały magazyn amunicyjny. Jeszcze tam widzę, że na podłodze, czyli pod czołgiem dokładnie, zostało mi parę miejsc do załatania. To w sumie można tym się teraz zająć. Tutaj mamy dwa takie elementy. Najgorzej, że one są montowane w taki sposób, że przykręcane do niczego. Nawet trochę krzywo. Nie są w miejscach, gdzie jakby są ślady, no, gdzie powinny być śruby. Dobra, tu mamy taką jedną wielką płytę, nie wiem czy... Nie no, tu będzie silnik, czyli po prostu chyba chodzi o to, żeby tutaj można było też dostać się do silnika. Bo w niektórych czołgach jest czasami wyjście ewakuacyjne pod spodem. W przypadku Mausa, patrząc na to, że załoga stoi na przekładni, raczej jest to mało prawdopodobne.
Chociaż to nie do końca jest też przekładnia, bo to jest podobny system co w Tygrysie, Porsche czy Ferdynandzie. Że on w praktyce nie ma przekładni i niby jakby zjeżdżał z górki, jest w stanie rozpędzić się do niewyobrażalnej prędkości. Gorzej w drugą stronę, jakby miał jechać pod górkę, to on by się toczył. Żółw byłby od niego znacznie szybszy. Znaczy żółw, wiadomo, i tak, znaczy nie wiadomo, nie wszyscy o tym wiedzą, żółwie normalnie są szybkie. Ślimak byłby może od niego szybszy, o, to bardziej pasuje. Zresztą akurat mówi się w temacie te 95. Dobra, tutaj zamontowane. Jak ta amunicja tutaj jest ulokowana? A chyba tak wzdłuż? Ale jeśli jest wzdłuż, to jak ją wydostać stąd? Trochę dziwnie to jest dla mnie porobione. Ale cóż, bardziej obstawiam, że tutaj twórcy gry nie do końca w 100% to odwzorowali. Tu jeszcze akumulatory. Pytanie, czy wszystko? Zaraz zobaczymy. 98. Czegoś brakuje. Kuźwa światła. Światła tutaj brakowało na zewnątrz. System paliwa, pewno jakiegoś przewodu. Korek. Tradycyjnie korka brakuje. Gdzie ten korek jest? Tutaj. Nie to. I wszystko. Mamy Mausa zrobionego. Ale dobrze, zanim zamontujemy wieżę, montujemy najpierw silnik. Można go tutaj zobaczyć, jak się idealnie mieści. W sumie wejdźmy sobie na stanowisko kierowcy, bo ten hałas będzie ogromny. Da się to otworzyć? Da się. W razie czego kierowca... Żeby kierowca mógł tu zajrzeć, to chyba musi jeszcze to siedzenie złożyć. To niby... Tutaj można sprawdzić tak dalej. Trochę ten silnik z tego, co widzę, wystaje niestety. Jak mówiłem, nie do końca dobrze jest to odwzorowane. Mamy właz ewakuacyjny dla kierowcy i radiooperatora. Peryskop. No dobra. Więc tak. Chodzi mi o uzupełnienie. Mamy tutaj karabin maszynowy. Zamontuj. Mamy 128. 7 pocisków AP, 14 pocisków AP, 14 AP. Kolejną siódemkę. Tu mamy piątkę, to weźmiemy hajeki. Też hajeki. Tu są dwa. Nie to chciałem klikać. Tu są dwa. Tylko apeki mogą być. Many months later. Co tu się kurde stało? Sekunda. Te pociski są trochę za długie, halo. Najgorzej, że nie wiem, które jest to stanowisko. Obstawiam, że 75 i chyba nawet wiem, które. Tylko muszę tam się dostać. To było stanowisko 25. Najgorzej, że nie wiem, ile tu jest tych pocisków. Dobra, udało to się naprawić. I chyba wiem, co było przyczyną. Nie to. Jeszcze raz, nie. Okej, stanowisko ładowniczego. Były tu zamontowane tak. Bo tu muszą być pociski kumulacyjne, a pociski odłamkowe są znacznie dłuższe i po prostu wystawały. To jakby trochę jeszcze brakuje niektórych pocisków. No ale dobra, wieża już jest zamontowana. Chociaż, nie, zrobimy to inaczej. Nie silnik. Dobra, jest wieża, o matko, ciasno. Zobaczmy sobie wnętrze.
No tutaj te pociski są wzdłuż pomlokowane. Tutaj są do 128, tu są do 75, tam są do 75. Muszę wejść na jedno stanowisko po to, by się wydostać z tego czołgu. No, jak widać, te pociski tu są na dole za krótkie, powinny być trochę dłuższe. Tutaj na dole paru brakuje. Tu też są za krótkie. Well, błędy niestety się bardzo często takie zdarzają. No tu widać, to są chyba pociski odłamkowe. To są przeciwpancerne, bardziej jakby było zrobione pod odłamkowe. Tak mi się wydaje. Bo w praktyce tutaj jeszcze dałoby się dodatkowe pociski wmontować. No dobra, prezentuje się to bydle imponująco. Dobra, teraz najważniejsza rzecz. Trzeba go zatankować. Paliwo do zbiornika z tyłu. Zbiornik z przodu. Szkoda, że nie ma podane, ile ma litrów. Drugi zbiornik z przodu. Dobra, następnie mamy olej. Paliwa chleje naprawdę dużo, ale oleju potrzebuje mało i płynu chłodniczego potrzebuje jeszcze więcej. Tu mamy jeden zbiornik. Jest drugi zbiornik. Taki znacznie mniejszy. Trzeci zbiornik. Dwa duże i dwa chyba małe. A tu już nalane. I czwarty zbiornik. Chyba wszystko. To czas posłuchać, jak zrobili jego dźwięk. Jako osoba ze wsi od razu rozpoznajesz, że to jest silnik zwykłego traktora o dużej mocy. Nieraz stałem przy takich traktorach i początek odpalania tak dalej również jest taki sam. Różnica, że no jakiś jest błąd i też jest jakiś błąd pomiędzy dźwiękiem zapłonu, a już dźwiękiem sprawnego silnika całkowicie ten hałas zanika. Nic nie słychać. Ale też wiadomo, nie jest znany do końca odgłos silnika Mausa z takiej obudowy, więc... I tak dobrze, że znaleźli na to rozwiązanie jakiekolwiek, ale nie brzmi najgorzej. Powiedzmy, że brzmi ok, jak na takie bydle. Więc tak, zanim go sobie weźmiemy na poligon, ja go na szybko sobie przemaluję. A więc oto jak prezentuje się pomalowany Maus. Chciałem jeszcze poszukać, czy mam taki czerwony sierp i młot, by jakoś to nakleić mu na kadłub. Jako taki smaczek, ale nie, więc tradycyjne malowanie niemieckie w plamy z dwoma krzyżykami po bokach. Jakoś nie czuję fanu z takiej idealnej zabawy, żeby dokładnie odwzorować malowanie. Przede wszystkim, kiedy to no, nie należy tutaj do przyjemnych, jeśli chodzi o samosterowanie i malowanie pojazdów. Raz próbowałem odwzorować malowanie rosyjskiego Tygrysa 1, masakra. No dobra, jak powiedziałem, idziemy teraz na jazdę testową. Tylko gdzie to było? Patrzę, czy wszystkie koła się kręcą, bo dobrze jest mi znane, że w niektórych pojazdach nie wszystkie koła się kręcą. Ale póki co, Maus daje radę. Kamera niestety jest strasznie blisko, w ten sposób można zobaczyć, jakie to jest ogromne.
O kuźwa! O kuźwa, hamuj! Nie chcę zlecieć. Well, z drogi śledzie 200 ton jedzie. Brakuje tutaj, może kiedyś dodadzą, byłoby fajnie. Samochody, po których można by jeździć. To prawda, musieliby opracować fizykę jakby rozjeżdżania tych aut. No to jest taki dodatek na czwartoplanowy, najmniej ważny w tej grze, niestety. A raczej niektóre osoby to chciałyby poczuć. Bo są obecnie 4, powiedzmy, gry, gdzie jest mouse. Mianowicie mamy Tank Mechanica, War Thundera, World of Tanks i strategię z serii Men of War'a na modach. Tam ludzie bardzo często robią mouse'a. To są jedyne tytuły, jakie znam, gdzie można normalnie pojeździć sobie mausem. Różnica, że to w Wocie i War Thunderze trzeba się strasznie napracować, żeby zdobyć mausy. Przede wszystkim teraz w War Thunderze. A tutaj jest to o wiele prostsze i w tamtych strategiach, ale nie da się poczuć tej potęgi. No a więc mausik w końcu stoi na miejscu specjalnie zarezerwowanym dla niego, chociaż na środku? Nie, lepiej jak stoi tutaj z boku. Znacznie ma lepiej. Idealnie. W zasadzie zasłania te tutaj plakaty, co są za nim, ale bardzo dobrze go widać. Przy okazji w trakcie, no już tam przeszukiwałem sobie co nieco, udało mi się znaleźć dwie nowe bronie. O, tutaj się znajdują, tylko niech tutaj na dół. Mozin Nagant M38, to jest ten mniejszy, i Mozin Nagant 1891. Ten znacznie dłuższy i to jeszcze z muszkietem. No jak widać, nie mam miejsca, gdzie to lokować, więc czekam, aż dadzą w końcu te opcje z skrzynkami, czy tam po prostu stojakami, żeby dało się te bronie po prostu zamontować, a nie tak na luźno kłaść, bo to trochę brzydko wygląda. Przede wszystkim, kiedy wiele broni jest no za długich i się nie mieszczą. Obrzydliwie to wygląda. Chociaż jakby się dało te bronie zamontować też na czołgach, w niektórych miejscach, bo da się tylko w miejscach w kadłubie, a gdyby dało się też na górze albo po prostu tak na boku powiesić. Dobra, to na to sobie poczekamy. No i to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym naszym składaniu 200 ton niemieckiej stali i krótkiej przejażdżce, a tak samo posłuchaniu, jaki akurat tutaj w tej grze ma silnik. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, za co bierzemy się następnym razem. Przypominam, IS-2 i Hellcat są obecnie zepsute, nie da się ich skończyć, więc w ich przypadku czekamy na aktualizację. To zostają nam pojazdy, już zaraz wam tu szybko pokażę tym, co nie pamiętają. Został nam M20, M8 Greycant, Vickers, Panzer 2C, Churchill Avre i Tygrys 2H. Te wszystkie pojazdy stoją i czekają w magazynie, w warsztacie, nimi się zajmiemy. No i jak materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Dziękuję za każde wsparcie, nawet w postaci komentarza. I trzymajcie się, do następnego. Na razie.